Liga Europy. Ostatnio nie idzie nam najlepiej, ale i tak postaramy się, a ja będę walczył, żeby ten zespół sobie, no nie wiem, kurde, poradził chociaż w jednej akcji bramkowej. Aktualnie tak wygląda nasza grupa, dwa mecze za nami, my mamy tylko jeden punkt. Wygląda to tragicznie. No ale tak jak mówię, nie poddajemy się, walczymy do końca, mamy jeszcze całe 4 mecze i chyba z trzeciego miejsca spadamy do Ligi Konferencji, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj zaczynamy od meczu przeciwko Prześwietleniu, czyli USG. Po prostu zagrajmy i zobaczymy. Jeżeli pójdzie, wygramy ten mecz, to znaczy, że mamy jakieś szanse jeszcze. A jak nie, to po nas. No, nie będę obijał w bawełnę, to koniec. A gramy na wyjeździe póki co. No, przez 3 mecze graliśmy tylko raz u siebie i chyba wtedy zremisowaliśmy. Też może ma to jakiś wpływ. Chociaż mi się wydaje, że nie ma, po prostu jesteśmy słabi. Oj, już w naszym polu karnym musiał bronić bramkarz. To dobrze, że chociaż wybronił. O! Ja pierdolę. No to moja wina trochę, tylko szczerze powiem, spodziewałem się, że mi poda górą, rzuci, a on dołem. No, no cóż, przegrywamy 1-0. Nie poddajemy się, nie poddajemy się. Dobre morale muszą być. O, bardzo dobrze wyszedł tutaj kolega, co prawda powiedziałem mu, żeby wychodził, a on dobrze podaje do Marka Mostowiaka, kurde, mogłem grać, ale dobra, sam to spróbuję zrobić! Poprzeczka! No nie! Niewiele brakowało, żeby piłka wpadła do bramki. Dobra, jeszcze raz Mostowiak, lewa noga! W środek, cholera! Kurde, szkoda, że tam to nie wpadło. Jaka to była dobra sytuacja. Jeszcze mogłem też podawać wcześniej. Na dobieg ksiomkowi pięknie wychodził mi. No i mieliśmy taką akcję i już wszyscy są w obrębie naszego pola karnego. Strasznie defensywnie gramy. No pressing, panowie. Dobrze, piłka odebrana. Ale co ja mam z nią zrobić, jak tutaj mało ludzi jest teraz w ataku? Koniec pierwszej połowy. No nie jest dobrze. Jeżeli tak się zakończy, to nie będzie nawet trzeciego miejsca. Ale dobrze, Marek Mostowiak pokazał się! Jego kumpel z drużyny, ale ten strzał taki sobie. No ja muszę im, muszę klikać L1, żeby oni mi wybiegali, bo sami to nie wybiegają w ogóle. Dobre podanie do Marka Mostowiaka, jest szansa na piękny zewniaczek! No nie wiem, jak oni to bronią wszystko. O, Marek Mostowiak teraz! No, ale się ładnie rzucił. No, leci chłop sam na sam i strzela bramkę na 2-0. Nie wiem, za ciężki poziom czy co, kurwa, no nie wiem. O co tu chodzi? Czasem jest tak łatwo, a czasem nie da się nic wygrać. Ja się naprawdę staram. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ta drużyna chujowa czy co? Zdjęli Marka z boiska, symulujemy pozostałą część meczu, wynik zostaje taki sam. No i tak już minuta do końca została, więc się wcale nie dziwię. Markowi Mostowiakowi psuje całą karierę ta drużyna, w której się znajduje, ale mam wrażenie, że Marek Mostowiak to jest taki Hurricane 2-0, on jeszcze nigdy nie wygrał nic i chyba nigdy nic nie wygra, na to wszystko schodzi, bo kurde, jak grał w Ekstraklasie jeszcze, to w finale Pucharu Polski żeśmy przegrali, tutaj przegrywamy wszystko co się da, no i taka to jest karierka. Teraz mamy mecz z Niceą i ten mecz sobie zagramy, później zagramy jeszcze z USG, a z tym Nons, z tym Estak, a nie, to Troyes i Brescią sobie przesymulujemy te mecze, także lecimy przegrywać kolejny mecz, no nie wiem, wygrywa się, wygrywamy, na szczęście jeżeli chcemy przejść do jakiegoś lepszego klubu, już się nie mogę doczekać aż to zrobimy, to musimy nabijać Mostowiakowi jakieś tam różne statystyki, na przykład gole z dystansu trzeba strzelać, żeby do tych lepszych drużyn przejść, także będę starał się chociaż wykonywać te wszystkie rzeczy, nie liczę na wygraną, bo nie da się wygrać, choćbym się starał, choćbym strzelił 3 bramki, oni zawsze strzelą 4, no to jest nieprawdopodobne. Mamy gównianą drużynę. Zobaczcie, jak przeciwnicy są wysoko, a my siedzimy, kurwa, w tym własnym polu karnym. No przecież tak się nie da grać. Jak ja mam być napastnikiem, jak ja cały czas sam z przodu jestem? Co? Kto to tak poustawiał? Nasz trener jest zjebany. A jeszcze my się niby chcemy bronić, jak my w obronie to gówno gramy, że szok. Przecież oni nie potrafią piłki odebrać. No to jak my chcemy grać? Oj, chłop mi poda i weź tu coś zrób, kurwa. O! Jeden zwód i chłop miał prawie pustą bramkę, to jest nieprawdopodobne. To jest dobre podanie do Marka Mostowiaka, może to wykorzystać?
Jest bramka, mamy 1-0, Marek Mostowiak otwiera nam wynik tego spotkania. Dobrze, dobrze, poprosiłem tutaj o podanie, bo oczywiście sam z siebie to nigdy by mi tak nie podał. No i właśnie, i to jest to, Marek Mostowiak robi różnicę, gdyby nie on, to byśmy byli w dupie. To znaczy oni by byli, bo ja bym się nawet nie przejmował jakimś Montpellier, kurwa, dziadami starymi. Okej, okay, dobrze, Marek Mostowiak, pyk, ależ on to robi, ależ on ma tutaj wyczucie. No, tylko co ty chcesz teraz zrobić? Wow, strzelaj! Jest gol, ale ładnie to zrobił Marek Mostowiak. Już druga bramka dla niego, ale tu robi różnicę naprawdę ten chłop. Pięknie, trzy kiwki i ta jeszcze tutaj taki rainbow, no może nie nad głową przeleciało, ale dało to mu wolną, pustą bramkę właśnie, no sam na sam, można powiedzieć. Ej, a to w ogóle chyba Bułka broni. Ty właśnie, znowu najlepszemu bramkarzowi w ligę strzela Marek Mostowiak, w poprzednim sezonie też mu nawalał. A akurat ma, akurat Bułce, nie, muszę strzelać. Ty, jakbym go obiegł, to by była szansa na kolejną bramkę, nie! No, to jest Marcin Bułka na bramce, ale mu zaraz hat-tricka strzelę, to ja nie wiem, czy taki dobry. Dobrze, podaj mi, świetnie, jest Mostowiak, będzie po krótkim strzelał, ależ wybronił teraz Bułka. No, tej trzeciej bramki to będzie nam bronił chyba. No, Jezus, jak on to wyjął, wcześniej wpuszczał takie. To była dokładnie taka sama sytuacja jak wcześniej. A już się nauczył, kurde. Oj, będzie okazja! Jakim cudem on tak blisko podchodzi, panowie? O, będzie okazja na hat-tricka, leć, Marek, leć, ile masz sił! Odepchaj się, odepchaj! Nie, kurde, za mało siły jednak, chyba muszę pójść w siłę. Jak będę miał punkty, to pójdę w siłę. Ale i tak jest dobrze, Mostowiak, rozwalanice. Mógł tam strzelić jeszcze jedną bramkę, szkoda, że się nie udało tego hat-tricka, ale i tak dwie brameczki pokazała nasza gwiazda naprawdę klasę w tym meczu. Ale i tak nie ma się z czego cieszyć w lidze, jesteśmy w dupie, w lidze Europy jesteśmy w dupie. Aby w Pucharze Francji na razie nie jesteśmy w dupie, bo jeszcze się nie rozpoczął. Ale jak się rozpocznie, no to też będzie. My pewnie w dupie, bo tabela Ligę wygląda w tym momencie następująco. Jesteśmy na miejscu 10 i mamy tylko 12 punktów, gdzie lider ma 26. 12 punktów po 10 meczach, ale teraz gramy z jeszcze gorszą drużyną od nas. Będziemy grali z Nantes. Żółto-zielone barwy, a na czerwono będzie wynik, bo powinniśmy z nimi wygrać. O, mamy już ten nowy poziom. Możliwe, że overall nam wzrośnie do 87, to już jest dużo. Sprawdźmy te fizyczne, jak tu jest. Siła, siła i agresja. A, zwiększę szanse wygrania walki w bark w bark. No właśnie! Biorę to. Dwa razy nawet. I jeszcze tutaj dam może agresję. No i będzie git. I zobaczmy. Mamy 87? Tak jest! Overall poszedł nam w górę. I to bardzo dobrze. No to zobaczymy, czy pierwszy mecz z nowym overallem wygramy. Oczywiście skipuję go tak jak mówiłem. Uwaga, wynik jest 2-0 dla nas. Wow! Nie spodziewałem się tego. Dwa mecze wygrane z rzędu. Coś niesamowitego. Kiepskie wyniki menedżera. Ty, żeśmy wygrali, a tu takie co? Ja bym powiedział, że menedżer jest do wyjebania, bo gówno gramy już drugi sezon za jego kadencji, ja nie wiem czemu. Trzymają go tylko dlatego, że się do Ligi Europy dostał, ale styl gry jest nijaki kompletnie. Mam nadzieję, że ten mecz tego nie pokaże, bo bardzo chciałbym wygrać USG tym razem u siebie. Przed chwilą z nimi graliśmy, przegraliśmy 2-0, ale graliśmy na wyjeździe. Może ma coś to, ma to jakiś związek z czymkolwiek. USG wygrało wszystkie mecze w swojej grupie jak na razie, ale to jest dopiero połowa, także spokojnie, jeszcze wszystko się może zmienić. Ważny ten mecz jest bardzo, bardzo. Ja się zawsze łudzę, zawsze się łudzę, no, ale ja chcę zawsze jak najlepiej. Panowie, gramy u siebie, na swoim stadionie. Zobaczcie tych wszystkich kibiców, nie wiem ile ich tu jest, z 1500. Oni wszyscy przyszli zobaczyć, jak wygrywamy, a nie jak przygrywamy. No chuj wie, jak ja bym był kibicem Montpellier, to wcale bym się nie zdziwił, jakby przyszli zobaczyć, jak dostajemy na pizdę. O, teraz stoimy bardzo wysoko i ciężko im jest przejść, no ale z każdą sekundą cofamy się coraz bardziej, kurde, w swoje pole karne i później oni se wchodzą jak chcą. No nie, on po prostu sobie biegnie, no on po prostu sobie biegnie. Oni mu nawet nie próbują odebrać tej piłki. Ja jebie, co za banda łysych fajfusów. 1-0 dla prześwietlenia szpitalnego. To będzie 2-0.
Ej, to... No nie, no 2 minuty temu nam władowali na 1-0, już jest 2. To by było na tyle z pierwszej połowy. Zobaczymy, czy w drugiej jeszcze nam coś dołożą. No nie wiem, do 40 minuty naprawdę było całkiem spokojnie. Wierzyłem, że coś może się tutaj zrobić takiego, że będę się cieszył naprawdę, ale nie ma się z czego cieszyć. Mam ochotę płakać. Teraz Mostowiak bardzo dobrze. Mogłaby być asysta, gdyby nie przyjmował jak ostatni debil na świecie. Dobra, Mostowiak z dystansu. Aj, dobry strzał, ale za łatwy dla bramkarza jednak. A to Grabara broni. A to Grabara broni. Ej, to 3 mecze z rzędu z Polakami na bramce. Grabara przetransferowany do USG. Nie wiedziałem o tym. Teraz zobaczyłem. No to prawda jest taka, że Grabara nas rozpierdala. Ale Mostowiak próbuje jeszcze tutaj coś zrobić. Jest okazja, Mostowiak, szansa, strzał! Odkręca się ta piłka! Nie leci w ogóle do bramki. A ja chciałem grać w Lidze Mistrzów z Barceloną, Bayerem, czaicie, kurwa? Ja naprawdę chciałem grać w Lidze Mistrzów! To by mi już chyba psycha siadła. Znaczy i tak mi siada, no ale przegrywamy tylko 2-0, a nie 10, także nie jest jeszcze aż tak źle, jakby mogło być naprawdę. Dobra, spójrzmy, Mostowiak, będzie szansa, lewa noga, on z lewej potrafi strzelić bramkę i tak też robi teraz. Spróbuję zrobić jakąś fajną cieszynkę. O, salto zajebałem, no i elegancko. Zobaczmy sobie powtórkę tej pięknej bramki, bo to może być jedyna w Lidze Europy dla Marka Mostowiaka. Nie no, strzelałem już w poprzednim odcinku, ale już nawet nie pamiętam, bo i tak żeśmy przejebali ten mecz. Dobra, kończ panie sędzio, oszczędź nam już wstydu, bo to jest żenada, że my na 4 mecze 3 przegrywamy i mamy tylko jeden remis. Ta Liga Europy dobrze się zaczęła, bo mieliśmy chyba start od remisu. A może i nie, już nawet nie wiem. Może to był drugi mecz? Nie, chyba od remisu. I co się wszystko zaczęło, a później już było tylko gorzej. O Boże, jeszcze kurwa ta reprezentacja. Czemu muszę to grać? Panie probierz, nie powołuj mnie. Dobra, mamy dzień meczowy z Troyes. Przechodzimy od razu do wyniku, symulujemy ten mecz i wynikiem kończy się 1-0 dla przeciwników. Nie mogę się doczekać okienka transferowego. Znowu z Ganą gramy? Co to jest? Przecież przed chwilą co graliśmy z Ganą. Później jest fajny jeszcze jeden mecz, bo będzie... A jebać już te treningi, kurwa. Wow, Polska wygrywa 4-0 i Mostowiak strzelił jedną bramkę, brawo Mostowiak. Nie no, muszę zrobić te treningi, bo to mi daje expa. No i mecz z USA, zobaczmy jak zakończy się wynikiem 3-0 dla Polski. Co się dzieje? I Mostowiak też jedną strzelił, ale jaja. Nie zła pasa reprezentacji. No i teraz zagramy sobie jeszcze z Brestem. I ten mecz ja mam ochotę sobie zagrać, ale zagramy jako najlepsze akcje właśnie, bo fajny jest to tryb. Gorzej, że przegrywamy, więc ten mecz pewnie też przegramy, ale przynajmniej sobie zagram coś. O! Mamy bardzo dobrą okazję, tylko trzeba będzie chyba ładować szybko z zewniaczka, bo tam jeden obrońca jest. Co on tam robi, ty? Powiedz mi. Cyk i pyk. Nie, słabo. Chciałem okienko w ogóle. O, to będzie dobra okazja. Leć, Mostowiak, leć! Leć, 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 leć! Jesteś najszybszy na świecie! Będzie gol, będzie gol. Tak jest! Mamy 1-0! Tak jest! Udało się! Bardzo dobra akcja. Aha, już przegrywamy 2-1. A to troszeczkę chujnia. Koniec meczu. Mecz kończy się wynikiem 3-1. Czyli i tak nie mieliśmy szans. Już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że przegrywamy wszystko, co się da. Ale ambasadorem chcą cały czas, żebym był. Spoko, ja mogę być. Możecie dać znać w komentarzu, czy jeżeli będziemy mieli to trzecie miejsce, to czy spadniemy do Ligi Konferencji Europy. Ewidentnie... Liga Europy jest za silna dla nas, no ale na trzecie miejsce mamy cały czas szansę, tylko nie wiem, czy w tej grze to tak działa, że spadniemy do Ligi Konferencji. Mam nadzieję, że tak, więc możemy walczyć jeszcze o trzecie miejsce, no bo drugiego miejsca już nie będziemy mieć na pewno. Zostały nam 2 mecze do końca, a 6 punktów różnicy jest między drugim a czwartym miejscem, więc to jest niemożliwe, żeby nam się coś udało. Kluczowy będzie mecz z HJK Helsinki, ale ten mecz akurat będzie jako ostatni w naszej grupie i mimo wszystko zagramy go chyba jeszcze jutro, tak jest, bo najpierw zagramy z AEK-iem Ateny. Dobrze by było chociaż jeden punkt zgarnąć, później mecz Olympic Lyon i właśnie Helsinki i tutaj będziemy walczyć o te trzecie miejsce w grupie. Później jeszcze mamy mecz z Lens i z AS Monaco, czyli bardzo ciężkie mecze, bo te 3 drużyny Lyon, Monaco i Lens są jedne z lepszych w naszej lidze, aczkolwiek no niestety Montpellier nie zalicza
się do tych najlepszych drużyn. Kompletnie nie. Ale my jesteśmy słabi. Jesteśmy na 13 miejscu, matko jedyna. No zobaczymy, jak przejdziemy do lepszej drużyny, jakiegoś takiego naprawdę giganta już, typu Barcelona, i też będziemy przegrywać. To możliwe, że jest to wszystko spowodowane tym, że poziom trudności jest za wysoki, ale nie wydaje mi się. No przecież ja strzelam bramki bardzo często, ale nasza drużyna po prostu dużo więcej wpuszcza, więc coś tu musi być na rzeczy. A za dzisiaj dziękuję za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, bo byłoby mi bardzo miło, gdybyś to zrobił. I widzimy się na premierze kolejnego odcinka. Na razie.